W 94. rocznicę odzyskania niepodległości w Chabielickim Kościele pod wezwaniem świętego Michała Anioła spotkali się mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i władz gminy Szczerców. Ksiądz proboszcz w swoim kazaniu odniósł się do zagadnień bezpośrednio związanych ze świętem niepodległości. Wolność jest nam dana, ale zadana. Jak ja kocham ojczyznę naszą, swoją, co czynię, co robię, aby Polska była Polską, a ja Polakiem. Po mszy świętej zebrani przeszli pod pomnik mieszkańców Chabielic i okolic, poległych w obronie ojczyzny. Na uroczystości nie zabrakło najmłodszych mieszkańców tej miejscowości. Uczniowie ze szkoły podstawowej dumnie reprezentowali całą szkolną społeczność. Na co dzień staramy się ich uczyć patriotyzmu, nie tylko właśnie przy okazji tych rocznic, ale też właśnie poprzez prezentowanie postaw patriotycznych. Z nich mamy mnóstwo przecież bohaterów narodowych i każdą okazję wykorzystujemy, żeby przypominać dzieciom ten odległy dla nich czas, którego nie pamiętają przecież. Nie pamięta go także pan Józef Kamiński, ale był zdecydowanie bliżej wydarzeń sprzed 94 lat poprzez opowieści swoich rodziców i dziadków. Pamiętam, jak mama mówiła, jak to było za czasów okupanta. To był za carat wtedy. No więc to szkolenie, to nawet takie dowcipy było, były, że mówi, chodził dwie zimy do szkoły, a jedną przeklęczał na grochu. To takie śmieszne, ale tak było. No. Ciemnota w ogóle, a dzisiaj to jest wszystko zupełnie inny świat. Niedzielne uroczystości w Chabielicach zakończył występ orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród repertuaru nie mogło zabraknąć pierwszej brygady.